Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, drogie dzieci, bardzo serdecznie na tej kolejnej katechezie przed przystąpieniem po raz pierwszy do sakramentu pokuty i pojednania i Eucharystii. Dzisiaj słów kilka o Eucharystii. I takie ogólne pytanie, pierwsze, to do kogo skierowana jest Eucharystia? Kto jest jej adresatem? I tutaj adresatem Eucharystii jest Bóg. Ale ta odpowiedź jest niewystarczająca. Dobrze znacie prawdy wiary, wiecie, że jest jeden Bóg i że są trzy osoby boskie. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. To są trzy odrębne osoby. Każda jest w jakiś sposób niezależna, w tym sensie, że każda może działać, każda kocha, każda z pozostałymi osobami z Trójcy Świętej tworzy relacje, ale one wszystkie są jednym Bogiem. A jednocześnie każda z tych osób jest Bogiem. Jezus Chrystus nie jest jedną trzecią Boga, tylko jest w pełni Bogiem. Tak samo Duch Święty i tak samo Bóg Ojciec, ale jest odrębną osobą. I odpowiedź, że adresatem Eucharystii jest Bóg, jest niewystarczająca, ponieważ musielibyśmy powiedzieć, że praktycznie większość modlitw, prawie wszystkie w czasie mszy świętej, są skierowane do Boga Ojca. Módlmy się, Wszechmogący Boże, który coś tam przez Chrystusa, Pana naszego, amen. Albo który żyjesz i królujesz w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków, amen. Tak wiele modlitw w czasie Eucharystii kończymy. Wszechmogący Boże, to są zwroty skierowane do Boga Ojca. Ale składamy je przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Tu mógłbym zadać Wam pytanie, który moment mszy świętej jest najważniejszy? Padałyby pewnie różne odpowiedzi. Ktoś by powiedział, że komunia święta, ktoś, że przeistoczenie, czyli ten moment mszy świętej, kiedy chleb i wino zmieniają swoją istotę, przeistaczają się, stają się ciałem i krwią Pana Jezusa. Kulminacją jest, mówiliśmy o budowie mszy świętej, jeśli pamiętacie, na niedawnym filmiku, kulminacją taką jest modlitwa kończąca modlitwę eucharystyczną. Modlitwa, którą się najczęściej śpiewa, która brzmi: przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. To jest jedyna modlitwa w czasie mszy świętej, na której niekiedy w niektórych parafiach wykonuje się, po której wykonuje się potrójne amen. Przez wszystkie wieki wieków. Amen, amen, amen. Tak nieudolnie się czasem śpiewa, albo a jak się odpowiada, to się odpowiada pojedynczo. Amen. W niektórych parafiach, znam takie parafie, gdzie tak się właśnie w tej jednej modlitwie na mszy świętej potrójnie śpiewa amen, żeby podkreślić ważność, rangę tej modlitwy, tej kulminacji. Bo to, co dokonuje się na Eucharystii, jest przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Skierowane Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w Duchu Świętym, w jedności Ducha Świętego. I to, po co się gromadzimy na mszy świętej. Wszelka cześć i chwała zawsze, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Do tego nas prowadzi Eucharystia. Cała Eucharystia, dziękczynienie z greckiego, skierowana jest ku Bogu Ojcu za dar zbawienia, odkupienia, bo Eucharystia jest sakramentem zbawienia. Adresatem jest Bóg Ojciec. Sprawuje ją kto? Sprawuje ją Jezus Chrystus. Eucharystia jest ofiarą. I to jest drugi punkt naszego dzisiejszego spotkania.
Eucharystia jest ofiarą. Co to jest ofiara? Ofiara, jakbyśmy zerknęli do słownika, to jest coś, co się komuś ofiarowuje, daje na jakiś cel. Coś, co dajemy. W czasie mszy świętej dajemy Bogu chwałę. Oddajemy Mu cześć. Ale ofiara to też wyrzeczenie się czegoś cennego dla kogoś lub ze względu na coś. Na przykład moją ofiarą może być codzienny wysiłek, kiedy robię jakieś ćwiczenia, żeby schudnąć, albo kiedy biegam. Moją ofiarą jest nauka. Poświęcam swój czas, swoje siły, żeby zdobywać wiedzę. Z czegoś się wyrzekam, aby osiągnąć jakiś cel. Kto i czego się wyrzeka w czasie mszy świętej? Jezus Chrystus wyrzeka się swojego ziemskiego życia. Oddaje swoje życie w jakim celu? Za nas. Abyśmy my mieli w Nim, w Bogu, życie wieczne. Czyli daje Bogu chwałę, swojemu Ojcu, w tym, że jest Mu posłuszny, że do końca wypełnia Jego wolę odkupienia całego świata. Odkupia świat właśnie w ten sposób, że Jezus Chrystus, Syn Boży, oddaje za nas swoje życie na krzyżu. Dlaczego oddaje życie na krzyżu? Ponieważ już od Adama i Ewy towarzyszy nam grzech. Grzech towarzyszy całej ludzkości. Żeby ten grzech odkupić, pokonać, potrzebna jest jakaś ofiara. Już w Starym Testamencie i praktycznie w każdej religii jest coś takiego jak ofiara. Składa się Bogu, czasem w innych religiach Bogom albo Bożkom, ofiary, aby coś sobie wyjednać, o coś prosić, za coś przeprosić, za coś podziękować. Składa się Bogu ofiary. Chcemy sobie wyjednać przychylność Boga. Ludzie w Starym Testamencie, kapłani, bo kapłani najczęściej są tymi, którzy w imieniu ludu, ludzi, składają Bogu ofiary. Składają ofiary te, które ludzie przynoszą, oddają je Bogu. Te ofiary w różny sposób były składane. Na przykład było jakieś zwierzę, baran, kozioł, owca, gołębie. I te zwierzęta były zabijane na ołtarzu. Zabijane, bo mają być dla Boga. Spalane, żeby człowiek tego nie skosztował. To nie jest dla człowieka, żeby człowiek sobie po takiej ofierze podszedł, wziął jakiegoś barana i sobie baraninkę później przyrządził. Nie. To ma być w całości oddane Bogu. Nawet jest określenie całopalna. Ofiara całopalna. Że cała się spala. Nic dla człowieka nie zostaje. Oprócz zwierząt składano także w ofierze różne rośliny, zboże, inne rzeczy, oleje, oliwy. To oddawano Panu Bogu, żeby wyrazić Mu wdzięczność za to, co od Boga otrzymujemy. Wszystkie dary, plony, zwierzęta, trzodę, to wszystko, co nam jest potrzebne, czego potrzebujemy, to wszystko dostajemy od Boga i część z tego oddajemy Mu w ofierze jako podziękowanie. Też dajemy dodatkowo w ofierze Bogu coś, żeby Go o coś prosić, do czegoś Go nakłonić, do przede wszystkim miłosierdzia względem człowieka. Czyli żeby składać ofiary, potrzebnych jest kilka rzeczy. Po pierwsze, Bóg, któremu składa się ofiarę. Po drugie, kapłan, który składa ofiarę. Po trzecie, sama ofiara, czyli to, co się składa w ofierze. A po czwarte, ołtarz, na którym składa się ofiarę. To wszystko może się dokonywać w jakiś sposób. O sposobie powiemy za chwilę. Przechodzimy do naszej liturgii, do mszy świętej. Adresatem jest Bóg, to jest oczywiste. Kapłanem jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jest kapłanem. Patrzymy na ołtarz w kościele, widzimy księdza, kapłana. Ale w osobie kapłana to Jezus Chrystus przewodniczy celebracji liturgicznej, przewodniczy mszy świętej. To On sam sprawuje Eucharystię. W tym kapłaństwie Jezusa Chrystusa uczestniczy każdy kapłan wyświęcony przez biskupa, każdy biskup, papież oczywiście też, ale i my wszyscy uczestniczymy w tak zwanym kapłaństwie powszechnym, czyli w każdym z nas też jest możliwość
uczestniczenia w tej ofierze. W tej ofierze, która jest składana na ołtarzu. Mamy kapłana, mamy ołtarz. Już o to was pytałem na religii, ale zapytam jeszcze raz. Co jest najważniejsze w każdym kościele? Nie. Wiem, że tak niektórzy odpowiadali. Nie tabernakulum, ponieważ tabernakulum wcale nie jest niezbędne do sprawowania mszy świętej. W tabernakulum przechowuje się Najświętszy Sakrament. Ale mszy świętej nie odprawi się bez ołtarza. Ołtarz zawsze musi być. Ołtarz w kościele to najważniejsza rzecz, najważniejsze miejsce w każdym kościele. W niektórych kościołach jest mnóstwo ołtarzów, bo kiedyś kapłani sprawowali Eucharystię pojedynczo, samodzielnie, nie mogli sprawować w kilku naraz. Było wielu kapłanów i niekiedy w jednym kościele kilku albo kilkunastu z kapłanów sprawowało takie ciche msze jednocześnie. Dlatego jak wchodzimy do jakiejś katedry, do jakiegoś starego kościoła, widzimy mnóstwo bocznych ołtarzy. Każdy też ma często inny tytuł, inaczej wygląda, zwykle bardzo ładnie. To jest piękna pamiątka, tradycja, to jest bardzo cenne. To też jest oddawanie czci różnym świętym, którzy w Chrystusie dostąpili zbawienia. Ale wracamy do naszego ołtarza. Ołtarz, najważniejsze miejsce w kościele, symbolizuje Chrystusa. Chrystusa, który sam staje się ołtarzem, kiedy wyciąga ręce na krzyżu. Mamy kapłana, mamy ołtarz, mamy adresata, czyli tego, do kogo skierowana jest ta modlitwa, ta ofiara, Boga, Ojca. I mamy też ofiary, bo coś na tym ołtarzu trzeba złożyć w ofierze. Bogu, Ojcu w ofierze składamy Jezusa Chrystusa. A tak naprawdę to On sam siebie składa w ofierze. Czyli Chrystus jest kapłanem, Chrystus jest ołtarzem i Chrystus jest ofiarą. Łatwo jest sprawować ofiarę, dawać ofiarę z czegoś, daje komuś coś. Kapłan daje Panu Bogu baranka. Sam sobie żyje, dalej robi co chce. Chrystus siebie daje w ofierze. Dlatego to jest najdoskonalsza, największa ofiara. Bo On, Syn Boży, siebie daje Ojcu w ofierze. Za nas. Za nasze grzechy. Ta ofiara dokonała się 2000 lat temu. Kiedy Chrystus umiera na krzyżu. Oddaje za nas swoje życie. To jest ten moment, ten ołtarz. Ta chwila, kiedy Jezus Chrystus, Syn Boży, oddaje za nas swoje życie. Składa tę jedyną, świętą i doskonałą ofiarę. Czy dzisiaj w takim razie na mszy świętej uczestniczymy w ofierze? Oczywiście, że tak. Ale nie uczestniczymy w takiej samej ofierze jak 2000 lat temu na Golgocie. To nie jest taka sama ofiara. Tak jak jest jedna ławka w szkole, a druga jest taka sama. Jest taka sama, ale są dwie. Dwie odrębne ławki. Nie ma dwóch takich samych ofiar. Ofiara mszy świętej to nie jest ofiara taka sama jak na Golgocie. Nie taka sama, tylko ta sama. To jest dokładnie ta sama ławka. Ta sama ofiara. To jest dokładnie ta sama ofiara. Tak jak jedna ławka. To jest jedna ławka w klasie. To jest jedna ofiara Jezusa Chrystusa. Kiedy jesteśmy na Eucharystii, uczestniczymy w tej ofierze, która miała miejsce na Golgocie. To jest jej pamiątka, ale jednocześnie takie ważne słowo, uobecnienie. Eucharystia to uobecnienie zbawczej ofiary Jezusa Chrystusa. Uobecnienie to znaczy, że ta ofiara z Golgoty staje się obecna pośród nas. To pośród nas Chrystus oddaje za nas swoje życie. Nie ma kilku, nie ma setek, tysięcy, milionów ofiar Chrystusa. Jest ta jedna, jedyna ofiara Chrystusa, w której na każdej mszy świętej możemy uczestniczyć. Msza święta jest wydarzeniem zbawczym, czyli służy naszemu zbawieniu. Odkupienie dokonało się na krzyżu. Chrystus za nas umarł, oddał swoje życie, spłacił ten dług naszych grzechów, wszystkich grzechów, grzechów każdego człowieka, który kiedykolwiek żył, który teraz żyje, każdy człowiek na świecie i który kiedykolwiek będzie żył. Dlaczego ta ofiara ma tak wielką moc?
bo za wszystkich ludzi, czyli istoty niższe, ofiarę oddaje Bóg, czyli istota najwyższa. Syn Boży składa siebie w ofierze. Jeżeli Chrystus jako Syn Boży umiera za nas na krzyżu, ta ofiara wystarcza za grzechy całego świata, kiedykolwiek by one się nie wydarzyły. Tak wielką moc ma ofiara Chrystusa. Dlatego każdy człowiek, który uczestniczy w mszy świętej, przyjmuje dar zbawienia, przyjmuje ten wspaniały sakrament, karmi się zbawieniem. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Po to właśnie przychodzimy na mszę świętą, aby karmić się życiem wiecznym, pokarmem, który daje nam prawdziwe, nieprzemijające życie w Bogu. Dlatego z takim nastawieniem przygotowujemy się do pierwszej komunii świętej. Będziemy karmić się pokarmem, który nie nasyci nas tu i teraz. Idę na przykład na czczo na mszę świętą, spożyję Pana Jezusa i wyjdę najedzony. Nie. Fizycznie głód będę dalej odczuwał. To jest mały kawałeczek chleba. Ale karmię się pokarmem, który zapewnia mi życie wieczne. Życie w niebie. Zbawienie. Odkupienie się dokonało na krzyżu. Zbawienie dokonuje się teraz, kiedy my odpowiadamy na Boże zaproszenie do życia w łasce. Na tę największą łaskę, jaką jest dla nas Eucharystia. Jeśli aniołowie mogliby czegokolwiek zazdrościć człowiekowi, to zazdrościliby właśnie Eucharystii, że możemy karmić się ciałem Pana Jezusa. Oni tej łaski nie mają. My tego możemy dostąpić podczas każdej mszy świętej. Wzbudźcie w sobie takie ogromne pragnienie Eucharystii i taką ogromną wdzięczność Bogu za to, że w taki sposób daje nam siebie. Bóg staje się człowiekiem. Przychodzi do nas na ołtarzach świata, w kawałku chleba. Jak wielkie uniżenie, a jak wielka godność dla nas, że możemy karmić się Bogiem, który tak bardzo nas kocha, że chce być na wyciągnięcie ręki. Miałem jeszcze wspomnieć o sposobie ofiary. Ta ofiara na krzyżu dokonała się w sposób krwawy. Chrystus przelał za nas swoją krew, oddał życie, a na każdym ołtarzu podczas mszy świętej ta ofiara dokonuje się w sposób bezkrwawy. Chrystus przychodzi do nas pod postacią chleba i wina, ale to On w tych postaciach jest obecny. Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem.